Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich internautów z Mikołowskiego Syjonu, a pragnę to uczynić biblijnym hasłem, jakie składa nam w darze dzień dzisiejszy, które to zapisane jest w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w 7 rozdziale, w wierszu 10, gdzie tak jest napisane. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Drodzy, smutek, któż go w naszym życiu nie doświadczył? W naszym dzisiejszym tekście mamy dwa rodzaje smutku, które przeciwstawione są sobie wzajemnie ze względu na ich rezultat. Oto słyszymy o wielkiej wygranej, ale tuż obok o wielkiej klęsce. Smutek według Boga przeciwstawiony jest smutkowi według tego świata. Jak to rozumieć? Otóż to nie Bóg doświadcza smutku, lecz świat i ludzie, którzy go zamieszkują. Czyli możemy to tak zinterpretować, iż jeden smutek zawiera w sobie odniesienie do Boga, a inne odniesienie już tylko do siebie. Czyli innymi słowy, jeden sprawia upamiętanie, a drugi przynosi śmierć. I każde słowo ma tu doskonałe i precyzyjne znaczenie. Bo są słowa, które są zawsze prawdziwe. Smutek, który sprawia upamiętanie, służy tylko zbawieniu. Bóg sam może nas zbawić, ale poprzez upamiętanie budzi w ludzkich sercach smutek, ale i poruszenie. Może też głębsze zastanowienie, może otrzeźwienie. Mamy więc te dwie kategorie, zbawienie i śmierć. Pomyślmy, czym jest we współczesnym świecie ludzki smutek. Czytamy w naszym tekście, że ludzki smutek, ten światowy, sprawia śmierć. Rodzi się w ludzkim sercu, rodzi się z żalu, z rozpaczy i kieruje człowieka prosto ku śmierci. I teraz pomyślmy, jakże aktualne to współcześnie słowa. Otóż dzisiejszy świat jest pełen smutnych ludzi, przerażonych, zrezygnowanych albo załamanych. Współcześnie smutek wymieniony w Biblii przybiera nazwę kategorii chorobowej określanej mianem depresji, a o tej podstępnej i niebezpiecznej chorobie słyszy już się bardzo często, bardzo wiele, zarówno w mediach, również spotykamy tę chorobę u naszych bliskich, w naszych rodzinach. Słyszymy o ogromnej skali depresji wśród młodych ludzi. Ta śmiertelna choroba, którą należy leczyć, dotyka wszystkie warstwy współczesnych społeczeństw. Ale już w Starym Testamencie dowiadujemy się na przykład o samobójstwie króla Saula, a w Nowym Testamencie Judasza Iskarioty. I nawet jeśli ciągły smutek nie doprowadza ludzi do tak otwartych tragedii, to pamiętajmy, jest nadal tego samego rodzaju. Grzechy zaczynają nas oskarżać. Potem zawłaszczają nieubłagalnie nasze serce i myśli. Umiera ta fałszywa nadzieja, a śmierć czeka. Wielu w tym przerażającym smutku nie widzi Bożej dobroci i łaskawej woli. Nie widzi żadnego śladu prowadzącego ku zbawieniu. Z kolei smutek, który jest według Boga, który jest według Bożego prawa i Ewangelię, dobrą nowinę, on prowadzi do upamiętania, żalu, skruchy i do zbawienia. Biblia daje nam wiele wspaniałych przykładów takiego upamiętania. Chociażby Dawid, skarcony przez proroka Natana, czy też Piotr po tym, jak zaparł się Jezusa, odszedł i zapłakał, czy też złoczyńca na krzyżu obok Jezusa, który żałował swojego życia i dostał obietnicę zbawienia. czy chociażby w 95 tezach Marcin Luter podkreśla, że jeżeli nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus powiada pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Drodzy, smutek upamiętania może być dla nas bolesny, upokarzający, miażdżący. Ale cóż to znaczy w obliczu śmierci? Kto chciałby być zawistny jak Kain czy król Saul? Kto chciałby pozostać zdrajcą jak Judasz, jak niepokutujący drugi ze złoczyńców na krzyżu? I drodzy, chociaż w dzisiejszym świecie coraz więcej jest ludzi, którzy nie chcą niczego żałować, ślepo myślą, że niepotrzebna jest im jakakolwiek refleksja, czy też upamiętanie, zastanowienie, przemyślenie. Myślą, że niepotrzebne im jest jakieś upamiętanie, to muszą wiedzieć, że to jest niezbędne do uzdrowienia dla duszy, do zbawienia przez Jezusa Chrystusa, bo jedynie On daje nam dobre i szczęśliwe życie. Jeśli smutek w sercu masz, powiada jedna z pieśni, Jezusowi to powiedz. On rozjaśni Twoją twarz, w serce radość Ci da. Zaś Augustyn z Hipony tak puentuje ten nasz dzisiejszy tekst. Jeżeli nie czynisz tego, co Bóg chce, musisz cierpieć to, czego Ty nie chcesz. Tak więc powiesz Panu swoje drogi, a On wszystko dobrze uczyni. Życzę Wam, drodzy, błogosławionego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.